Witamy po raz kolejny. Dzisiaj za pomocą naszego programu do analizy kontów chcielibyśmy prześledzić start kilku osób. Tutaj na pierwszym planie mamy Christiana Kolmana. Jak on jest tutaj ułożony w bloku startowym? Pomijając już samą fazę układania ścianek bloków, to możemy tutaj zauważyć, że golenie są zbliżone jak najbardziej równolegle do podłoża. Widzimy to tutaj szczególnie na przykładzie jego lewej nogi, lewego golenia, którego kolano jest skierowane pod kątem delikatnie, ale ostrym w kierunku bieżni. I teraz będziemy śledzić, jak zachowują się jego kąty w czasie komendy gotów. Tutaj widzimy, że kąty golenia są dalej do siebie równoległe. I co będzie następować dalej? Zawodnik opuszcza blok startowy. O właśnie, tutaj mamy to ładnie narysowane. Ten cały trójwyprost tułowia, który ilustruje nam żółta linia, pokazuje, że ciało dąży do takiego wystrzału. Jest to nazywane po angielsku pushem, czyli trójwyprostem w stawie skokowym, kolanowym oraz biodrowym. I umożliwia to bardzo dynamiczne przepchnięcie biodra do przodu. Tutaj nam to ilustruje środek ciężkości, który z tego stanu, kiedy sprinter jest złożony w blokach, wędruje z tej pozycji niskiej do wysokiej. I tak samo prawa stopa porusza się tutaj od razu do góry, ale zarazem stopa idzie do góry i do przodu, ale za chwilę na następnej klatce zobaczymy, że porusza się w dół. O właśnie, tutaj widzimy, jak prawa stopa już uderza w dół, czyli w górę i do przodu, a następnie w dół. Dlaczego jest to takie ważne? Tutaj posłużę się przyciskiem Recalculate, który pozwoli nam bardziej, lepiej zaobserwować ułożenie tych kątów. A następnie, o właśnie, tutaj możemy sobie to nawet poprawić, żeby to jeszcze lepiej zilustrować. Coleman ląduje tutaj pod kątem około 40 stopni. To już jest naprawdę wyczyn, ponieważ większość sprinterów ląduje zazwyczaj pod kątem 45 stopni. Ta czerwona kropeczka, którą tutaj obserwujemy, to jest środek ciężkości. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak daleko ląduje Coleman od środka ciężkości. A tutaj mam na myśli szczególnie ten punkt implikacji siły. Ten pierwszy punkt implikacji siły, on zachodzi zawsze z tyłu środka ciężkości. Tylko że nie zawsze w stosunku do każdego wyjścia z bloku w dowolnego sprintera, tylko mówię tutaj o pewnego rodzaju metodyce, ponieważ im bardziej ta stopa jest schowana dalej od środka ciężkości, tym bardziej, tym łatwiej jest nam wyprowadzić fazę drugiego kroku do położenia mniej więcej takiego samego kąta, w jakim opuszczamy blok startowy. Więc to wszystko ma bardzo ważne znaczenie dla całej fazy przyspieszenia, żeby zmaksymalizować poruszanie się i wykorzystanie sił poziomych na starcie, ponieważ sprint generalnie ma charakter sił poziomych w czasie akceleracji, w czasie przyspieszenia, natomiast potem na dystansie po około 30-40 metrach ma on charakter sił pionowych. Dobrze, tutaj kasujemy i poruszamy się dalej. Tutaj widzimy, że Coleman ląduje pod kątem 40 stopni. Co następuje dalej? Widzimy, że golenie znowu są do siebie jak najbardziej zwrócone równolegle. U innych moglibyśmy zaobserwować, że golenie rozjeżdżają się, czyli ten
Lewy w tym przypadku goleń już jest ułożony pod kątem około 90 stopni. Tutaj znowu program wymaga poprawki, co umożliwia nam właśnie ten przycisk Recalculate. No i tutaj już widzimy, jak zachowują się golenie, pod jakim kątem dążą do następnego kroku. I znowuż mamy lądowanie z tyłu środka ciężkości. Na pierwszych trzech krokach jest to fundament, żeby lądować właśnie z tyłu środka ciężkości. Cofnijmy się jeszcze do początku i zwróćmy uwagę na poruszanie się lewej stopy. Lewej stopy. Prawa pierwsza opuszcza blok, a następnie lewa. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to z tak zwanym draggingiem. Tutaj bardzo fajnie jest to zilustrowane. Bieżnia akurat w Ostrawie była mokra i tutaj widać, że przez około ponad metr porusza się po bieżni. Więc mamy tutaj do czynienia z dosyć sporymi siłami hamującymi, jednak nie są one aż tak istotne, jeżeli by prześledzić całą prędkość opuszczenia ciała z bloków, która wynosi około 3,5 metra na sekundę. No, także, ale dlaczego? Czy to jest ważne i czy należy zawsze wykorzystywać tą nisko przenoszoną nogę? Otóż należałoby do tego dążyć, ale czy jest to aż tak potrzebne? I musi być to naprawdę w pierwszej kolejności skorelowane z mechaniką ruchu. Ponieważ jeżeli będziemy lądować, tak jak pokazaliśmy to wcześniej, z tyłu środka ciężkości, o właśnie, tak jak widzimy to tutaj, to jest czerwona kropeczka, no i punkt implikacji siły zachodzi z tyłu środka ciężkości, to wtedy ma to jak najbardziej sens, ponieważ nadajemy naszemu ciału napęd jak najbardziej poziomy. Kiedy natomiast to nie zachodzi, to całe przeniesienie stopy pod spodem tak naprawdę będzie zwiększało nasze jeszcze siły hamujące. Dlaczego mówię tutaj o siłach hamujących? Ponieważ gdybyśmy lądowali z przodu środka ciężkości, czyli gdyby ta stopa była położona, pozwolę sobie tutaj zaznaczyć, na przykład tutaj, no to te siły hamujące byłyby większe, dlatego że napięcie, rozciągnięcie mięśnia dwugłowego uda byłoby zdecydowanie większe. A więc po pierwsze narażalibyśmy się na niebezpieczeństwo naciągnięcia tego mięśnia, no a po drugie ograniczalibyśmy nasze szanse na jeszcze bardziej skuteczne przyspieszenie. Ok, kasujemy to i obserwujemy, co się dzieje dalej. W ogóle Ralph Mann, czyli wybitny biomechanik, on napisał jedną z takich fajnych książek. On mówi, że w ogóle, jeżeli chodzi o drugi krok w sprincie, to jest on najtrudniejszy. Tutaj mamy pierwszy krok. O właśnie, ale jak widzimy, to stopa, ta druga, czyli lewa, jako pierwsza ma styczność z tartanem. Ale tutaj mówimy, że pierwszy krok to jest ten, a Ralph Mann mówi o drugim, ponieważ przy nim właśnie najczęściej zawodnicy się potykają. Widać to choćby na przykładzie Usaina Bolta, który o mały włos nie straciłby tytułu mistrza świata, właśnie dlatego, że potknął się na jednym z kroków i prawie przegrał półfinał. Dobra, tutaj widzimy kolejny, drugi krok, że następuje implikacja sił z tyłu środka ciężkości i trzeci także następuje implikacja siły z tyłu środka ciężkości. Goleń cały czas jest ułożony pod kątem ostrym. Tutaj mam taką grafikę, która ilustruje mniej więcej, jak powinien zachowywać się goleń. Na pierwszym kroku jest on skierowany pod kątem ostrym. Potem widzimy tutaj drugi, trzeci, aż dochodzimy do siódmego kroku, który dopiero powinien oscylować w granicach 90 stopni. To umożliwia nam wykorzystanie najlepszego zwrotu energii z tego przyspieszenia. I na każdym kroku, co umożliwi nam też sprawdzenie nasz program, ta zmiana kątów powinna zachodzić około 6-7 stopni na każdą implikację sił, na każdy krok. Ok. Co mamy dalej?
Co mamy dalej? Tutaj mamy jeszcze jedną zawodniczkę. Tu jest akurat nasza sprinterka. Ja go puszczę blok. No i widzimy na tym przykładzie, że ta cała nauka jest podobna. Czyli uczymy tutaj, żeby ta implikacja sił, tutaj już widzimy, jak zachowuje się goleń prawej nogi, który dąży do tego, żeby wylądować. O, właśnie, widzimy. On się porusza najpierw do przodu, a następnie w tył. W tył. Dlaczego porusza się w tył? Po to właśnie, żeby wylądować z tyłu środka ciężkości. No i mamy to tutaj właśnie zilustrowane. Prześledźmy jeszcze raz. Stopa porusza się do przodu i w tył. O właśnie, jest to bardzo ważne, żeby tak właśnie nauczać opuszczania bloków startowych. No i tutaj drugi krok. Widzimy, że oba golenie są do siebie skierowane równolegle. I tutaj następuje kolejna implikacja sił. Dobra, co jeszcze możemy pokazać? Tutaj mamy jednego z zawodników, którego próbowaliśmy nauczyć. Zazwyczaj jak zaczynamy naukę startu niskiego, to zaczynamy ją od pozycji wysokich, czyli jeżeli rozpoczynamy już w ogóle taką przygodę, zabawę z szybkością, no to gdzieś w okresie października zaczynamy starty, czyli już sprinty z pozycji wysokich w butach płaskich, jak widać to na załączonym obrazku. No i tutaj co widzimy? Zawodnik osiąga fajny push, natomiast już to lądowanie, bo widzimy, że ten goleń już się delikatnie rozjeżdża, następuje tutaj pod kątem około 63 stopni, gdzie norma to przynajmniej 45 stopni. Natomiast jest tutaj dużo do naprawy. Tutaj tak samo, na drugim kroku już mamy kąt zbliżony do 80 stopni. Tutaj należy poprawić. Mamy tutaj taką funkcję drag and drop, dzięki której możemy właśnie poprawiać to ułożenie golenia, jeżeli ten program by tego właściwie nie używał. Więc tutaj widzimy, że ten goleń za szybko dąży do pozycji wyprostowanych, w związku z czym te siły pionowe zachodzą zbyt szybko, a to powinny te siły występować dopiero po tej fazie przyspieszenia, gdzieś poza granicą 30 metrów. Kolejny film. Tutaj mamy zawodniczkę. Cofnijmy się do trochę z innej perspektywy. O, widzimy, jak ona startuje. Tutaj nie ma tej fazy pusha. Widzimy, że od biodra ta linia pomarańczowa czy też żółta jest zgięta, czyli nie jest prosta. Czyli widzimy już, że ten wyprost biodra jest mało dynamiczny, mało skuteczny, w związku z czym środek ciężkości przesuwa się za wolno do przodu. No i też implikacja tego pierwszego kroku tutaj następuje pod zbyt, no zbyt rozwartym, zbyt dużym kątem. Tutaj widzimy 62 stopni, gdzie jak przypomnijmy norma to około 45 stopni. No i tutaj widzimy, że ten krok już jest za blisko środka ciężkości. W konsekwencji siły hamujące się zwiększają, co prowadzi do tego, że tak samo drugi krok nie jest tutaj najlepszy. A już na trzecim widzimy, że zawodniczka ląduje prawie że pod kątem, a tutaj trzeba przesunąć, albo to za pomocą przycisku recalculate, albo właśnie drag and drop. No tu już widzimy, że jest 81 stopni. No, jest to zdecydowanie zbyt dynamiczne w stosunku do drugiego kroku. No i zwróćmy uwagę tutaj na mięsień dwugłowy. Teraz jego naprężenie będzie właśnie największe, właśnie dlatego, że stopa ląduje z przodu środka ciężkości. W związku z tym te siły hamujące są już bardzo duże. Stopa zaczyna uderzać o tartan, co widzimy tutaj na przykładzie, że stopa już nie jest położona na śródstopiu.
ale cała uderza o powierzchnię tartanu. No i kolejny, czwarty krok. Tutaj też te siły hamujące są dosyć duże. Cały program możemy obejrzeć poprzez naszą stronę youngleaf.com. O właśnie, tutaj jest on do zobaczenia. Mamy program i mamy też wprowadzenie i instrukcje do niego. Jeżeli nie wystarczałoby to, o czym tutaj powiedzieliśmy. O właśnie, tutaj taki krótki filmik. Ładowanie takiego filmu to jest kwestia kilkudziesięciu, kilkunastu sekund. I tutaj już cała instrukcja, jak powinno to wyglądać. Mamy kąt rotacji, ścieżkę środka ciężkości, kąt nachylenia podudzia. Wszystko sobie możemy dowolnie tutaj rysować właśnie liniami, kółeczkami. Tutaj są te golenie, całość ilustruje, że są do siebie skierowane równolegle, natomiast te osie ilustrują, że sprint ma charakter symetryczny. To też jest bardzo ważne. Czerwona linia oznacza oczywiście środek, poruszanie się środka ciężkości. Także zapraszamy na naszą stronę youngleaf.com i do zobaczenia wkrótce.